Dzień dobry. Dzisiaj chciałem powiedzieć słów kilka o takiej inicjatywie, którą podjęli się dziennikarze sportowi i eksperci piłkarscy z portalu Weszło. Mają oni jeszcze kanał na YouTubie, mianowicie stworzyli własny klub piłkarski KTS Weszło Warszawa. I ten klub towarzysko-sportowy Weszło Warszawa i obecnie w klasie B zajmują oni pierwsze miejsce. Wiadomo, że to jest początek rozgrywek, jeszcze wiele przed nimi, natomiast być może nawet awansują do klasy A. Podobają mi się takie inicjatywy. Podobają mi się także inicjatywy takie jak część piłkarzy, na przykład Jakub Błaszczykowski już jakiś czas temu mówił, że jeżeli miałby wrócić do polskiej ligi, to tylko do Wisły Kraków, z której zaczynał swoją wielką karierę i właśnie z Wisły Kraków ruszył na podbój Bundesligi. Tak samo na przykład Łukasz Piszczek, który jest gwiazdą Borussii Dortmund, zapowiedział, że na koniec swojej kariery wróci do LKS-u Goczałkowice-Zdrój, czyli klubu, gdzie zaczynał swoją karierę i tam grał w juniorach. Tak samo podoba mi się, jak Lukas Podolski mówi, że klubem, gdzie chciałby zakończyć karierę, jest Górnik Zabrze. Chociaż to samo ostatnio mówił o FC Köln. Natomiast zobaczymy faktycznie, który klub wybierze na koniec kariery, a może jeden i drugi. Podobają mi się takie inicjatywy, dlatego że to pokazuje, że kariera piłkarska, i tu jeszcze wracając do KTS Weszło Warszawa, tam gra Wojciech Kowalczyk. Wojciech Kowalczyk to jest wicemistrz olimpijski z Barcelony z 1992 roku. Wojciech Kowalczyk zakończył karierę w 2004 roku, swoją profesjonalną karierę. I teraz po 14 latach gra znowu w KTS Weszło Warszawa. Dopisał jakby kolejny rozdział do swojego CV piłkarskiego. Oczywiście to jest już gra na poziomie amatorskim na przykład, ale było nie było. Wojciech Kowalczyk znowu gra w piłkę po 14 latach. Jest aktywnym piłkarzem i znowu strzelił nawet gola. Podobają mi się takie inicjatywy, dlatego że po pierwsze to przypomina o tym, że futbol, że w ogóle sport to jest, wiadomo, rywalizacja, czasami nawet rywalizacja o wielkie pieniądze, ale futbol i w ogóle sport to także zabawa przede wszystkim. I takie inicjatywy przypominają o tym, że każdy kibic może tak naprawdę sobie, jeżeli znajdzie grupę podobnych do siebie zapaleńców, to może stworzyć własny klub piłkarski i wtedy jakby po części zaznajomi się z tym, co przeżywają piłkarze. Podoba mi się to też dlatego, że właśnie przypomina, że to jest zabawa. Po drugie, część piłkarzy po zakończeniu swoich karier zamienia się w taką jakby lożę szyderców, stają się ekspertami piłkarskimi. Krytykują bardzo często, bardzo ostro aktywnych piłkarzy, a takie inicjatywy, kiedy tacy starsi piłkarze znowu grają nawet na poziomie amatorskim, to wtedy przypominają sobie, że czasami nie tak łatwo jest strzelić gola, czasami nie tak łatwo jest, żeby coś na boisku się udało. Podobają mi się takie inicjatywy też dlatego, że takie zasilenie na przykład naszych klubów Górnika Zabrze, Lukasa Podolskiego czy Jakuba Błaszczykowskiego w Wiśle Kraków spowoduje, że to podwyższy poziom naszej ekstraklasy i być może da większe szanse gry w europejskich pucharach. Zobaczymy, co z tego będzie. W ostatnich dniach faktycznie słychać, że Jakub Błaszczykowski może przenieść się do Wisły Kraków. Kiedyś to były takie mgliste zapowiedzi, ale coś być może jest na rzeczy. Tam na pewno będzie miał większą szansę na grę on sam, ale także Wisła Kraków wzmocni się i to wzmocni tak naprawdę całą naszą ekstraklasę, pojawienie się tak klasowego zawodnika. Bo my jako kibice, czasami ktoś myśli, że piłkarz powinien kończyć karierę będąc na szczycie, ale ja jestem zdania, że kibic powinien widzieć jakby cały rozwój kariery, od powiedzmy od juniora
i potem jak piłkarz przechodzi do coraz lepszych klubów, aż w końcu jak taka kariera kończy się, to także jakby piłkarz grając nawet w coraz słabszych klubach w dalszym ciągu ma szansę na grę i na to, żeby pokazać się przed kibicami. Podoba mi się takie inicjatywy, taki rozwój kariery piłkarskiej. Podoba mi się też dlatego, że taki Łukasz Piszczek w LKS-ie Goczałkowice-Zdrój czy Jakub Błaszczykowski w Wiśle Kraków to zawsze jest po pierwsze wzmocnienie dla klubów, ale po drugie to jest też coś takiego, że młodzi piłkarze, którzy aspirują do tego, żeby rozwijać swoje kariery, widząc takiego zawodnika, który tak dużo osiągnął, to po pierwsze może coś podpatrzeć, ale także taki starszy, doświadczony zawodnik coś może im podpowiedzieć i to też pozwoli, to będzie taki bodziec do tego dla młodych piłkarzy, żeby osiągnąć to samo, co ci starsi wyjadacze, a może więcej nawet. Tak myślę, takie jest moje zdanie. I to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.